Język to najważniejsze narzędzie myślenia, komunikacji z ludźmi i zdobywania wiedzy. We wczesnym dzieciństwie nauka mowy przychodzi naturalnie, gdy mówimy dużo do dziecka i czytamy mu na głos. Dziecko nie nauczy się języka z ekranu lub innych urządzeń elektronicznych, gdyż nauka mowy wymaga emocjonalnego zaangażowania dziecka i bliskiej mu dorosłej osoby. Dlatego od urodzenia mów do dziecka wyraźnie, twarzą w twarz. Zachęcaj je do interakcji i udziału w rozmowie. Czytaj mu na głos 20 minut dziennie. Codziennie. Kaczka kwacze, kwa, 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 koni parska i ha, ha, owca beczy, be, 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 koza meczy, me, 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 kura gdacze, ko, 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 ale co oznacza to? Pierwsza książka mojego dziecka. Projekt Fundacji ABC21 Cała Polska czyta dzieciom. Pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem projektu jest Narodowe Centrum Kultury.